Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl, a ze mną Kasiusz Rzeciński, witaj. Cześć. Kasio, no dzisiaj król, nawet na twojej bluzie. No tak, to nowa bluza, bo niedługo rusza sklep, bo dużo ludzi pyta. Go reaktywuję, bo już ze szwalnią się dogadałem nową, bo tam ostatnio znowu to tam, no Lipną, zacząłem współpracę. I co, no to jest taki mój projekt nowy. No i co, no przyszedłem, zostałem zaproszony, no to jestem. No i co ci się najbardziej tutaj podobało na Hajlik? Najbardziej to, że ludzie wrócili, nie? Dawno tego nie było, to za tym się stęskniłem. Fajnie usłyszeć, wiesz, tyle, kilka tysięcy ludzi, jak krzyczy, dopingują swoich tam tych celebrytów. No to jest fajne, to mi się najbardziej podobało, nie? Ten powrót takich ludzi. No i też to jest twoje rejony, twoje miasto, tak? No dlatego skorzystałem, jak zostałem zaproszony, no to przyszedłem. Słuchaj Kasio, jeszcze zapytam cię o rundki. Ostatnio jak Krystian Wilczak z Saszą mieli telefony od widzów, to tam troszeczkę Krystian no, miał potyczki słowne różne z Saszą jeszcze wcześniej przed telefonami. Były też takie odnośniki do tego, że Sasza jest twoim wysłannikiem, bo ty bałeś się z Krystianem zawalczyć. Co ty o tym sądzisz? To najpierw muszę ciebie poprawić, wiadomo. To, że jesteś na High League, to nie zwalnia ciebie, żebyś wiedziała, że to było face to face, a nie rundki. Tak, przepraszam. To było face to face. No nie, no kurde, no wiesz, no ja już mam pozycję króla, nie będę się z Paziem Seedem, kurwa, bił, przecież bym go pierdolnął. Zresztą już był filmik w internecie, jak go zapraszam na solo, on tam pierdolił, że chciał solo. Ja wrzuciłem filmik, który ktoś z boku nagrał, jakiś fan mi podesłał, idzie tam ekipa WK nawet obok i mówię, chodź wyjdź, kurwa, to idzie zgłoszony z pizdą, a potem pierdolił, że on by chciał walkę. Wiesz, teraz wszyscy gadają, że chcą ze mną walkę, bo wiedzą tak naprawdę, że to bardziej od federacji teraz zależy, a nie ode mnie, bo teraz po prostu muszą to chcieć ludzie i federacja. I wiadomo, że to ma rozjebać znowu rekordy, tak jak ja to lubię bić rekordy, a federacja lubi ze mną bić rekordy, a nie kurwa Seed. No Seeda kto by wykupił? No każdy by wiedział, że go pierdolne i zabije. A tak to no Sasza to jest... Amator. On nigdy nie miał do czynienia ze sportami walki, teraz też olewa, co trochę dziwi mnie, ale wielokrotnie go zapraszałem jakby na treningi, więc jak zwali sobie, to będzie sobie tylko pluł w twarz i będzie miał pretensje do siebie, jak się nie weźmie, bo został miesiąc chyba do walki, a on tak no kiepsko się na razie przygotowuje, ostatnio olewa, chodzi na siłownię. A ja mu zawsze powtarzam, ja na siłowni, nie wiem ile razy byłem, kilka razy, znaczy no wiesz, no przez całe życie, no to może byłem tam, wiesz, 30-60 razy, nie, ale to przez całe życie, no siłownia, a w sportach walki to siła w ogóle nie jest ważna, no bo porównując moją sylwetkę zawsze do zawodników, no to jakbyśmy mieli oceniać sylwetki i sylwetka by miała wygrywać, to ja bym powinienem być przegrany zawsze, a zawsze jestem wygrany, więc mięśnie nie walczą po prostu. To jeszcze wracając do face to face, tak jak mnie dobrze poprawiłeś, sorry, zmęczenie. Wiesz, z Boxdelem mieliście, no tam telefon był wykonany też od ciebie i z Boxdelem troszeczkę się posprzeczaliście. Czy ty będziesz, znaczy, czy wyjaśniliście sobie w ogóle ten temat potem prywatnie jakoś, czy będziecie się spotykać i to wyjaśniać publicznie? Znaczy ja nie zadzwoniłem, to Boxdel zadzwonił do mnie, bo wiadomo, jak tam trochę za cicho jest i nie przygotował się dobrze do face to face i nie miał pytań, no to najlepiej wykorzystać Don Casio, bo zawsze zadymi. No ale tu sobie strzelił w kolano, bo myślał, że będę dymił i na Seeda najeżdżał, a tu się dobrałem mu do dupy przysłowiowo. No i się pogubił, no i co? I mówi, kończymy. Nie, do tej pory się nie odezwał, zrobiłem ankietę, jak już chciał, bo mówi, że Cage. Po co Cage? To róbmy face to face, jak mamy problem do siebie. Robimy face to face i wyjaśnimy sobie wszystko. On mówi, że ma przygotowane na mnie. Ja mówię, no to mów i cicho. No tak jest. Ja właśnie to wielokrotnie Boxdelowi mówiłem. Ja go jakby lubię, tylko
to nie jest jakby mój bliski znajomy, więc mam w dupie, że się zachowuje, jak się zachowuje. On mnie jakby nigdy nie urazi tym, bo ja go nigdy nie wpuszczę blisko siebie, bo widzę, jaki ma charakter. My też bardziej współpracujemy na tle biznesowym, nie? I tyle. Ale wielokrotnie mu mówiłem, jakie mam podejście do życia, jak powinno się rozwiązywać problemy, jak się coś do siebie mamy, to dzwonimy albo spotykamy i gadamy face to face, walimy w mordę. On nie umiał mi tego powiedzieć, narobił tam kilka głupot, no to mu to wszystko powiedziałem wprost. Jak dzwoni, no to mu to powiedziałem. Prosto. Miałam takie wrażenie, że wcześniej widzowie mówili o tym, że to Bogzel właśnie ciebie faworyzował. A tutaj okazuje się, że jednak niekoniecznie jesteście, tak jak powiedziałeś, dobrymi znajomymi. Więc chyba to nie było prawdą. Nie, no dlatego ja mówię, że ani mi tym nie pomógł, ani federacji nie pomógł tym wyjściem. On to bardziej zrobił pod presją Krzysztofa i Rafała, bo krzyczeli, że składajcie protest i on chciał zaimponować takim, zrobił. Potem jeszcze oczekiwał, że ja go będę klepał po plecach, a on to zrobił tylko tak bardziej dla atencji, że chciał pokazać, jaki to on wielki wodarz. Tak naprawdę to miał mnie w dupie. Nie mówię, że w dupie, bo jakby zawsze fajnie gadaliśmy, ale tak wyszło, że miał tak jakby, że mu bardziej zależało, żeby zrobić szum, może wiesz, jakoś będzie trochę głośniej o nim i ciekawiej, no bo co, bo jakby to zrobił szczerze i prawdziwie, to by potem się tego trzymał, a co zrobił, potem sobie zrobił 3 fotki z Normanem Pałką, 3 wywiady, ten do niego mówi good girl, a on się cieszy, kurwa. Takiego grubaska mamy, no. A jeżeli chodzi o Borysa Mańkowskiego, bo już wiemy, jak ostatnio rozmawialiśmy, to jeszcze nie było to przedstawione na konferencji. Borys Mańkowski, WS Parka, na kogo stawiasz? No, widziałem Borysa jedną walkę z Mamedem Khalidowem. Mamed Khalidow, no, zajebisty zawodnik. I z nim tam fajną walkę stoczył, chyba wszystkie rundy przeboksowali w stójce. No, dawno temu to było. Pamiętam tą walkę, to ciekawie tam to wyglądało, więc tylko no też słyszałem, że ma problemy kondycyjne, nie, Borys, więc no nie wiem, w pierwszych rundach powinien dominować ogólnie całą walkę, jak się przygotuje dobrze kondycyjnie, nie, wydaje mi się, że kunszt pięściarski Borys ma lepszy niż Pałka. Czy tobie się w ogóle podoba High League, jak porównujesz to do Fejmu? Nie wiem, jak mogę porównać to. Zależy pod jakim względem. No nie wiem, no wydaje mi się, że pod względem emocji, kontrowersji, ciekawości, no to na razie Fame ma wygrywa. Tym bardziej no ma na pokładzie króla Don Casio, więc no wiadomo, ona na razie prowadzi prym wśród tych freakowych federacji. Ale zobaczymy, no na pewno ciekawie coś tam próbują. Tu fajnie jest organizowana gala, nie? No, nie będę jakimś żenegował, że o to. No, ja przyszedłem tu jako gość i gala ogólnie mi się podoba, nie? Cało. Walki większość nudnych, ale to już nie wina włodarzy, nie wina federacji, że po prostu zawodnicy, no tak, większość bez charakteru, nie? Wyszła. A jak ci się podobały dymy prowadzone przez Ewę Brodnicką i Lil Masti? No to było najciekawsze, nie? Czyli Ewa z Lil Masti, te dymy mi się podobały najbardziej. No i chyba tylko to. A wczoraj się ważenie oglądałeś? Ceremonię ważenia, co tam się działo? Tak, no. No na konferencji z kolei właśnie liczyłem bardzo na Meduzę i Rataja, że przydymią, a nie przydymili. Wczoraj to nawet tak wiadomo, że Meduza ma dobry parter i właśnie, że będzie szedł w parter. I tak mówię, o kurwa, Rataj, bo no, nawet tam nie dał się przewrócić ani sobie nic założyć. Nawet Meduzę rzucił w to i mówię, o kurwa, może być ciekawa walka. No ale jednak w trzeciej rundzie dał się złapać i Meduza go dokończył. Ale też jakby no większość tam walki było przeleżane, nie? Dlatego ja właśnie, wiesz, tak mówią na tym, jak ja tą walkę bokserską, o boks, dajcie MMA. A kurwa, moja walka to była tak, że na sekundę każdy w napięciu oglądał, bo to było ciekawe. A tu co, leżą na sobie i co? I tak negowali to, a teraz tak. Norman Pałka
EFM, główna walka, boks. Fame MMA 11, główna walka, boks. No kurwa, wzięli przykład ze mnie, no bo wiedzą, że to jest ciekawe. Tak naprawdę ratuje tych wszystkich starych zawodników i dzięki mnie zarabiają, bo idą w boks, bo to jest ciekawe i to ludzie chcą oglądać, bo tam się napierdalasz po twarzy cały czas i tyle, nie? A nie leżysz i się nic nie dzieje. No, a jeżeli chodzi o Ewę Brodnicką, jeszcze wracając do niej, ona jest zawodową pięściarką. Czy ty spodziewałeś się tego, że przegra? Spodziewałem. Nie wiem, jak to ocenić. No, na pewno jej kibicowałem, nie? Myślałem, że lepiej jest przygotowana w parterze. I tyle, no. Nie zaryzykowała, jakby to może mieć pretensje do siebie tylko, ale... Ale no, tak jak mówię, no, kibicowałem jej, ale masterka pokazała po prostu swój parter, dobrze wykorzystała to. Ewa nie wykorzystała w drugiej rundzie tego, że 3 razy się wybroniła, tamta już była zniechęcona jakby tymi wejściami w nogi, to zamiast zaryzykować, nie zaryzykowała, no trudno, przegrała. No ale myślę, że jeszcze jakaś przyszłość Ewy tutaj w federacji jest, bo fajnie dymi, nie? Ciekawie się to oglądało. Jak najbardziej. Jeszcze zapytam cię, gdzie dokładnie będziemy mogli znaleźć twoje stroje? Moje stroje, moje bluzy. www.donkasio.pl, ale jeszcze nie jest strona reaktywowana, nie jest reaktywowana, bo chcę to zrobić dobrze. No, cały czas się uczę, miałem już raz, potem zmieniłem znowu szwalnię, bo chciałem, żeby wyszło lepiej, wyszło gorzej. Teraz mam nadzieję, że w końcu pójdzie fajnie, no i zobaczymy, ale niedługo już mam nadzieję, że we wrześniu reaktywacja sklepu www.donkasio.pl. No to słuchajcie, kupujcie i koniecznie śledźcie Don Casio. Dzięki, hej, pozdrawiam.